W czwartek liderzy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej poinformowali na wspólnej konferencji prasowej, że Rafał Trzaskowski będzie ich kandydatem na prezydenta Warszawy. Jesteśmy przekonani, że tak jak w Warszawie, wspólna praca, wspólni kandydaci, dają nową jakość i realizują oczekiwania nie tylko mieszkańców Warszawy, ale tych wszystkich, którzy oczekują, że zjednoczona opozycja może zatrzymać PiS, tłumaczył Grzegorz Szetyna. Wraz z Ryszardem Petru zapowiedział też prezentowanie wspólnych kandydatów w innych miastach. Czytaj także, Trzaskowski, rząd przegrywa wszystkie ważne z punktu widzenia polskiej racji stanu kwestie w UE. Do inicjatywy polityków PO i Nowoczesnej z sympatią odniósł się Lech Walesa. Tylko w ten sposób można wygrać z przeciwnikiem, który nie szanuje żadnych zasad i dla poszerzenia zakresu swojej władzy gotów jest na działania wykraczające poza granice, jakich w wolnej Polsce nikt dotychczas nie śmiał przekroczyć, napisał były prezydent. Wałęsa stwierdził, że porozumienie w sprawie kandydata na prezydenta Warszawy powinno stanowić wstęp do porozumienia całej opozycji. Były prezydent zaproponował też, jak powinno ono wyglądać. Nie powinien obowiązywać żaden parytet partyjny. Kandydować powinni ci, którzy mają największe szanse na zdobycie mandatu. Wspólny start w wyborach samorządowych nie powinien ograniczać się do wystawiania kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych tylko przez zjednoczoną opozycję. Tam, gdzie jest dobry, mający szansę wygrać z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, kandydat lokalnej społeczności, nie ma sensu podważanie jego szans i ułatwianie wygranej kandydata PiS-u, napisał Lech Wałęsa. Dla osiągnięcia celu, jakim jest porozumienie opozycji w tej sprawie, będę angażował się w pracę na rzecz zawarcia takiej umowy, zapewnił.